witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maciej ze StarWars.pl. Teraz będziemy ogrywać grę Star Wars The Force Unleashed, część pierwsza. Szczerze powiedziawszy, nie grałem nigdy w tą grę. Raz ograłem tylko pierwszy akt, pierwszy w sumie początek. Prolog, o rany, co to jest? Jakie słodkie, nie chcę tego. Dziękuję. Mam nadzieję, że gameplay wam się spodoba. Będą one takie półgodzinne i prawdopodobnie będę je zamieszczać raz na dzień, czy coś w tym stylu. Oczywiście jak dojdzie więcej gier, to będzie więcej gameplayów. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wam się taka wersja podoba, czy chcecie jakąś inną grę, czy jedziemy z tym dalej, czy coś w tym stylu, nie wiem. Prepared. Dobra. Zaczynamy. O rany boskie, co to jest? Dobra. O rany. Są kampanie różne. Będzie co ogrywać w takim razie. Dobra. Oczywiście, bo jesteśmy piczkami, to zagramy sobie młodzika. A long, long time ago in a galaxy. Dzień. Trzeba było przeczytać wcześniej. Przy okazji, jako że leci akurat nasze intro wspaniałe John Williams. Boże, jak ja się zacinam teraz. Przepraszam was, ale jesteśmy z samego rana, dopiero to się ma tak obudził. Trzeba zyskać nową energię. Mam nadzieję, że leci mi się to zobaczyć czuć. Dlaczego nie? Właśnie, na gameplayem tak jak na live, będę już to was odpisać. Tak, to chyba będzie, to chyba będzie dobre. Bo w kogo obchodzą tak naprawdę łapki w górę i łapki w dół. Ważne, że są po prostu ponad jakiś algorytm YouTube'a, to wszystko zabiera, czy też w którym się ma łapki w dół. Oczywiście gra ma już swoje lata, bo będziemy ogrywać retro gry, żeby nie było u mnie na kanale, będziemy ogrywać Battlefronta 2, jak tylko będzie Battlefronta, jak sobie kupię plusa, więc może coś z tego wyjdzie. A tutaj na kanale StarWars.pl będziemy ogrywać takie gry retro Star Warsowe, więc dajcie mi znać, jakie gry wy mi polecacie, żebym dla was ograł, to może będę robić po 3 gameplaye dziennie, bo to i tak będę robić po pół godziny, czy coś w tym stylu. Więcej półtorej godziny grania mnie nie zbawi, a w sumie nawet jeszcze mnie bardziej rozweseli. Dobra. Widziałem w życiu. I prawdopodobnie tak mówi. To jest on. Dark Vader. Albo jak mówią w Polsce, Dark Vader. No to jest Vader. Każde kule. Lord Vader? We were ambushed upon arrival, but I have the situation well in... I have no interest in your failures, Commander. I am here on a mission of my own. No co, no pokażmy całą zajebistość Vadera w paru sekundach. I to jest właśnie intro do tego. Co, teraz będziemy grać Vaderem? Najsik. Nie czułem myszka, ale to chyba tak było w tamtych latach. Dobra, jedziemy. Da się rozwalić kamień? Halinkę? Nie da się. Za dużo grałem w Uncharted 4, żeby teraz coś takiego ogrywać. O, mógł zabijać swoich?
przejdź tam. Dobra. A ty się wpieprz na tamtego. Nie, nie do... Dobra. O. Czego nie idziesz na pole bitwy? Tam spieprzaj, już. Nie, nie. Teraz jak się osłania? E, dobra. O! A wy mówicie, że w Battlefield 4 jest dobre rozwalanie budynków? Ciebie też podduszę. Nie chcę mi się miecza używać. Jestem za zajebisty na to. Zaraz. Gdzie tu jeszcze iść? O, o, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Tarzaj się. O, podoba mi się to. Ale to w nim utknęło. A jeszcze się spieprz tam gdzieś. Tam. Tak, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra. Lecim po. Lecim po złoto olimpijskie. Jaką mapkę mam wyrazistą, naprawdę. Strzałka... A właśnie, bo mam zakrytą mapkę przy okazji trochę i życie jest zakryte. No to mogę wam powiedzieć, że mapka jest strasznie intuicyjna. Cholernie wręcz. Dlaczego ja to... Ty, jeszcze drzewo rozwaliłem. Jak fajnie. Jak? Jaka incepcja, jak do mnie lecą. O, o, i proszę bardzo. Dobra, czas użyć miecza świetlnego. Na wybranych to będzie. Zaraz kichnę. Nie, nie kichnę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Och, to kurde. No. Jak podoba mi się to. I imperialny marsz prawilnie puszczają. Co jest? Nieładnie tak spuszczać drzewa na wielkiego lorda Vadera. Wszyscy zgniecie w piekle. Grzesznicy. No. Też można. Zaraz właśnie, zaraz może F wcisnę. Nie, nie przesunął kamyczka. Dobrze, moje TIE Fightery, wy moje mróweczki kochane, wypieprzać mi z mrowiska. Ciekawe, czy kamień spierniczy. A, przesunął! Przesunął! Czas by pomóc moim przyjaciołom. Ciekawe, czy ich przewalę. Przewalę! No. A ty gdzie tu lecisz, kurde? Kamehameha! Proszę bardzo. Proszę bardzo. Lubię tą grę. W sumie ja tu jestem sam. Ja tu nie jestem z klonami, ja tu nie jestem z Imperium, ja tu nie jestem z Łukimi, czy jak one tam. Po prostu jestem. Napierdzielam, kogo mi się żywnie podoba. O, dobrze. Klękaj, cieciu. Klękaj przed potęgą Vadera. Jeszcze martwego ciebie to podniosę. Pyk i proszę bardzo. O drzewo. Wracaj tam, skąd przybyłeś. No. Zgaduję, że prawdopodobnie... Jaka akcja, jak w Uncharted 2 po prostu. No i co się skupiłeś, człowieku, i teraz masz na swoje. Ale dostał w dupę. Ale panie kierowniku, to nie byłem ja. Co zagradzasz drogę, ty stara belko zasrana. Wielkiemu lordowi. Kurde. Kurde, kurde, kurde. Ty.
Nagle się pojawili. Nie było ich, ale się pojawili. Kamehameha! Ktoś do mnie dzwoni chyba. Nie, mam to gdzieś. Dziękujcie mi. Gdzie są moi imperialni szturmowcy? Gdzie ich chciało? Przecież ich nie... Jak zwykle. Wszystko... Dobrze. To też się spieprzam. Nie zauważysz mnie nawet. Dalej żyjesz? Śmierdzielu? Zasrany? Co? Co? Myślisz sobie? Co? Że taki fajny jesteś? Waflu? Wstawaj i walcz! Co się osłania? Co się osłaniasz? O, zniknął. Zjednoczył się z mocą. Pfu! Tak powinno być normalnie. Ale to jest Vader. O, biedaczysko. Ty nie wiesz, co cię jeszcze spotka tutaj. Oj, się spierniczył, aż klatki na sekundę odcięło. O! Co się dzieje? Świat się zawieruszył. Klatki ucięło. I mam życie. O Jezu. Ja tracę życie przez ciebie. Ty mały gówniaku starczo. Ty też tam się spiernicz. Ty też tam się spiernicz. To mam za... O, dokładnie. Jeszcze zniszcz trochę środowiska. Ty też się spiernicz gdzieś tam. O. Nawet pokazali cię w slow-mo i dziękuję, dobranoc. Pozdrów mamy. Aż zatrzęsło pokoju. Piracie drogowy! Piłeś, nie jedź! Chodź tu, chodź tu, chodź, chodź tu, mój ty przystojniaczku. Dziś tak mną waliłeś, tak mnie waliłeś, że nic nie trafiłeś, frajerze. O, teraz ciebie, małego. O, i z tatą cię odepchnę. A, spierniczaj się po tych schodach. Kurna, frajerze, wy dalej nie potraficie zrozumieć, z kim macie do czynienia w takim razie. Kurde, skoro tak do mnie lgniecie za każdym razem. No i spieprzaj tam. Wróć tam do kolegów. A ty tam, a ty tam. O, a ty się jeszcze kurde tam przewalił. Nie, i dobrze. Nie, 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 nie. O, jeszcze byś mnie zwalił. Dobra, mam was w dupie. Jesteście dla mnie za słabi po prostu. O rany, co ja zrobiłem? Podoba mi się to. Podoba mi się to. Bardzo mi się... Ku, naciśnij ku jeszcze raz. Jeszcze raz zabierz mnie. Klikaj, ciapkaj w myszkę. Mortal Kombat, wszyscy na mnie na arenę. Dobra, dawać tutaj, jak czujesz jak Kratos w wyzwaniach. Tylko że Kratos miał... Tyle, że Kratos nawet na easy miał jakieś zadania. A wy to jesteście tacy słabi. Teraz się nie dziwię, czemu robią z was po prostu. Dobra, mam was w dupie, panowie. Jak tu się speedem leci?
Jak tu się speeduje? Ja chcę speedować. O, jakieś super moce zrobiłem. Nie, bo zaraz zepchnę. O, tak mogę speedować. Serio, to jest speedowanie? Mam nadzieję, że postać, którą będę chodzić przez całą grę, nie będzie tak zapierniczać. O, i to się nazywa siła. Potęga! O! I spieprz się po tych schodach. Chodź tu. Chodź tu do mnie, przystojniaczku. Dobra. W dupie całkowicie. O! Nie zmuszaj mnie, żebym ci nie pokazał, gdzie raki zimują. Okej! O, mocny. Nieuzależnie. Dobra, pokaż co potrafisz. A, widać, że szkolił cię Yoda. O Jezu. Wyłączyłem grę na chwilę. To nie fair. Nie, nie chcę. O. Przepraszam. Przepraszam. Ale Maćkowi się guziczki pomylił. Dobra, już. Wal w niego, Vader. Super, szkoda, że nic nie widzę. Kamera po prostu, ach, cudowna. Napierdzielaj! Napierdzielaj w niego! A ty co? Nowe sztuczki? Frajerze? Też znam parę. Chodź tu, frajerze. Chodź tu, kurde. Chodź tu. O Jezu. Ja nie chcę. Co się dzieje? Naprawdę, człowieku, to jest nie fair, ja tak nie potrafię. Proszę. Dzięki, naprawdę dzięki. Super. Już. Jeśli życie ci zbrzydło i stało się piekłem. Nie lubię quick time events, jeżeli chodzi o komputery, bo umiem grać na PlayStation. I wpierdzielił go tam. Tego nie przetrwał nikt. O, jednak przetrwał. Sent someone far more powerful nearby. Where is your master? The dark side has clouded your mind. You killed my master years ago. Then now you will share his fate. Co jest? Pierdzielony! Son. Run! Lord Vader! Thank you.
ode mną. Mam dużo wazelinki. Lata później zrobił się taki Quasimodo z garbem. You were weak when I found you. Now your hatred has become your strength. At last, the dark side is your ally. Rise, my apprentice. What is your will, my master? Your training is nearly complete. It is time to face your first true test. Your spies have located a Jedi? Yes, Master Ram Kota. He is attacking a critical Imperial shipyard. Destroy him and bring me his lightsaber. I shall leave at once, Master. The Emperor cannot discover you. Leave no witnesses. Kill everyone aboard, Imperials and Kota's men alike. As you wish, my master. Ah, Master! Another excellent duel! Oh, Proxy, you did catch me by surprise. I haven't fought that training program in years. I thought you'd erased it. I'd hoped that using an older training module would catch you off guard and allow me to finally kill you. I'm sorry I failed you again. Well, I'm sure you'll keep trying. Yeah, but do me a favor. Don't ambush me anytime. Yes, why are we whispering? Shh, who's that? Ah, yes. Your new pilot has finally arrived, Master. Accessing Imperial records. Captain Juno Eclipse, born on Korolag, where she became the youngest student ever accepted into the Imperial Academy. Decorated combat pilot with over 100 combat ten robot byłby wykorzystywany w innych celach, jeżeli pojawiłby się na naszym świecie. Handpicked by Lord Vader to lead his Black Five squadron, but later reassigned to a top secret mission. Is there a psychological profile in there too? Dokładnie. Actually, yes. But it's restricted. Oh, Master, I can tell you she's going to be impossible to reprogram. Do you know why you're here? Yes. My orders are clear. I'm to keep your ship running and fly you wherever your missions require. Did Vader tell you that he killed our last pilot? No. But I can only assume that he gave Lord Vader good reason to do so. Się Let's hope so. I'm sick of training with pilots. What have you done Dobre. To my ship? Mm-hmm. I've taken the liberty of upgrading the Rogue Shadow sensor array. Now you'll be able to spy on any suspect ships within the entire system. You are one of Vader's spies. You don't Dobre. Need to know anything about my missions except where I'm going. Now I need to jump to Nar Shaddaa. Can you handle that? Ruszać. No bo panie, no bo to jest gra dla chłopców, no nie? Podoba mi się to. To fajny numer jest. Ja płacę, ja wymagam, ja nie chcę czekać. Nie. No. O, dzięki. Gramy! A zaraz. Super. O Jezu, serio, teraz będziemy wykonywać takie kurde zadanka. Thank you.
Roxy, give me the target. According to Imperial records, Master Rom Kota was a respected general in the Clone Wars. You're hunting Jedi. I bring Darth Vader's enemies to justice. Now so do you. Master Kota was a military genius, but felt that clone soldiers were unfit for battle. Instead, he relied on his own militia. So there were no clones in his squad when Order 66 was issued? And after Order 66, he vanished. Official Imperial records actually claim he's dead. Why come out of hiding and attack the Empire now? He wants to be found. Then we're walking into a trap. How many pilots have you lost before me? Seven. Excellent. Yeah. Coordinates for Nar Shaddaa are locked. Prepare for light speed. Lock down the command center and get that hologram projector up and running. Yes, sir. Tell all squads to fan out and funnel any opposition towards us. Explosive charges on levels 2, 5, and 12, just like we planned. General Kota. He's here. My son. I've finally drawn you out of hiding. He's alive. Lower the containment field on Hangar 12 and tell the men to get into position. Yes, General. Ile mamy czasu? Dobra, 4 minutki jeszcze można sobie pograć. Za chwilę skończymy gameplay i będę was oczywiście prosić o łapki w dół po raz kolejny. Bo ciebie akurat nie lubiłem, frajerze, dlatego cię ściąłem. Dobrze. Dlaczego? Nie dają mi popełnić samobójstwa. O, ten już szybciej biegnie. Tam się... Aś... się zablokował. Co mi tu mamy? Unlimited energy! Chodźcie tu. Chodźcie wy, moje ząbki. Ale zgaduję, że mam nie zabijać was, tylko mam zabijać... Power Rangers SPD. No, tak jest. To mi się podoba. Gdzie moje unlimited power? O. Serio? Ale najpierw. Pam, tam, tara, tam, tam. Tam, tam, tara, tam, tara, tara. Jezus Maria, ile tu dochodzi? Dobrze. Zmię do was spowiedzieć. Wszystkich.
jak mrówków. Chodźcie tu, dobrze. Chodź do wujka. Mam tutkę wazeliny? Nie bój się. Nie będzie bolało. Ty jesteś ostatni. Nie ostatni. Ty frajerze! Się schował, kurde. Dobrze, kochani, także mam nadzieję, że ten gameplay jakoś wam się podobał. Jesteśmy po półgodzinnym gameplayu, także będziemy robić sobie takie półgodzinne gameplay. Mam nadzieję, że jakoś się wam to spodoba, że będziemy robić je częściej. Oczywiście dajcie mi znać, czy wam się podoba, czy nie. I ogólnie, w co następnie zagrać? Czy po tym jest coś fajnego, co można ograć, jeżeli chodzi o retrosy? Ja szczerze powiedziawszy, mało rzadko kiedy grałem na komputerze, więc mam nadzieję, że wy mi jakoś coś doradzicie. Oczywiście bez spoilerów, jeśli chodzi o ten gameplay, mam zamiar przejść całą tę grę dla was. Gameplaye będą się pojawiać raz, może dwa razy na dzień. Zależy, jak wam się ta seria spodoba. No i co? No i zostawcie łapkę w dół tym razem. No i widzimy się już dzisiaj wieczorem albo jutro rano. Zależy, jak wam się to spodoba. Także widzimy się już niedługo. Pa.